Druk numer 467. Paragraf 1. Wnioskuje się o ujęcie w budżecie miasta Krakowa. Uwaga, tutaj powinien być na 2014. Ja jestem na 2014. Nie, jest 2014. Przepraszam, tylko w paragrafie 1 poprawka redakcyjna na 2014. Następujących zadań inwestycyjnych. Pierwsze, kontynuacja przebudowy cyklowej Jadwigi i dalsze etapy projektowania i realizacja. Przebudowa ulicy Starowolskiej wraz z chodnikami, projekt i realizacja. Przebudowa ulicy Leśmiana, realizacja. Budowa zespołu wojsk wielofunkcyjnych według projektu osiedlowego Żałyń. I 5. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 32 Królowej Jadwigi 78. W uzasadnieniu odnosimy się do dwóch lokalizacji. O co nam chodzi w Królowej Jadwigi? No chodzi nam przede wszystkim o rozpoczęcie, znalezienie finansów na rozpoczęcie dokumentacji 6 etapu, jak i również wnioskujemy o maksymalne przyspieszenie realizacji teraz projektowanego etapu. A jeśli chodzi o Starowolską, Szanowni Państwo, Starowolska to jest bardzo długi temat z wielką brodą. Było spotkanie u Pana Prezydenta mieszkańców ulicy Starowolskiej. Uczestniczyłem w nim, Pan Prezydent poprosił Radę, żebyśmy to wpisali, chociaż my ją mamy w poprzedniej uchwale na ten rok i zawsze ją mieliśmy, wnioskowano, ale wydał polecenie panu dyrektorowi z Likitu, żeby przygotował jakby alternatywne koncepcje, czyli jedna, ile by kosztowała, pan prezydent chce poznać, cała przebudowa Starowolskiej, jak i również ile by kosztowało stworzenie tylko po jednej stronie chodnika. Bo tak naprawdę mieszkańcy już walczą o chodnik chociaż z jednej strony. I ta uchwała tylko jakby spełnia prośbę pana prezydenta i prośbę mieszkańców, bo oni na nią czekają i chcą zobaczyć, że Rada Dzielnicy też o nich pamięta. Czy jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Marcin, poproszę. To taką czysto techniczną w paragrafie pierwszym 2014. Tak, Krzysztof. Takie pytanie, bo co do lotnictwa Duni Wąsowicza, bo kiedyś takie zadanie było w wieloletniej prognozie finansowej, ta nakładka jest dosyć zniszczona. No nie jestem do końca wiedzą, bo to jest mój wypowiedź, ale takie pytanie też do radnych, co sądzą, żeby umieścić ewentualnie na 6 pozycji taką propozycję, żeby to po prostu funkcjonowało, bo jest też warto brać pod uwagę ewentualnie dane za pierwszą pozycję. Kuba Makers. Znaczy techniczne, tylko takie pytanie, gdzie to wojsko wielofunkcyjne na lepiej postać? Gdzie jest projekt i pozwolenie? Dokumentacja jest dzisiaj, jest projekt i pozwolenie, a nie potrafię już teraz umiejscowić. Tam są raptem dwa tereny gminne. Bardzo proszę o ciszę. Ja z tego co to chciałem zauważyć, że chcieliśmy tą listę ograniczyć, bo ją skróciliśmy do 5 pozycji w zeszłym roku, żeby nie było litanii, więc myślę, że już nie musimy niczego dokładać do tego. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Ja też Państwa proszę, żeby nie zaczynać konceptu życia. No, proszę Państwa, wiemy skąd się wzięła Duni Wąsowicza senatorską. To był pomysł z Likitu i sami go wpisali. Oczywiście, że gdyby to było z budżetu miasta, byśmy się cieszyli. Natomiast czy należy wnioskować w tym momencie, kiedy my mamy tak ważną inwestycję jak Królowej Jadwigi? Bo bądźmy szczerzy, Starowolska, jak pan prezydent zdecyduje, to da, pod naciskiem mieszkańców. I tak w gruncie życia, no więcej, to nawet nie myślmy. No bo róbmy jedno, maksymalnie dwie rzeczy. Ja nie mam wątpliwości, że cała ta piątka jest ważniejsza od lotnictwa do niego, bo to tutaj absolutnie z tym nie polemizuję, że te zadania są zdecydowanie istotniejsze, tylko pytanie, no nie wiem, no to może nie będzie skoro to nie jest ta decyzja nie, skoro już nie raz poparcie. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze chce do projektu uchwały? Nie, dzisiaj dojrze. Kto z Państwa jest za przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za uchwałę, starczy.